Witajcie na moim kanale. Lubicie jedzenie typu fast food? Dziś pokażę, jak zrobić szybko, smacznie, a przede wszystkim zdrowego, domowego rolo kebaba. Upewnij się, że zasubskrybowałeś mój kanał, a ja zapraszam na film. Mam już tutaj przygotowane składniki, które dam do rolo kebaba. Pierś z kurczaka, którą doprawiłam przyprawą gyros. Kurczak jest usmażony i jeszcze ciepły. Czerwoną małą cebulę. Paprykę czerwoną, zieloną oraz żółtą, pomidorki koktajlowe oraz sos na bazie jogurtu naturalnego. Do jogurtu naturalnego dałam łyżkę majonezu, doprawiłam solą, pieprzem, posiekałam sporo świeżego koperku oraz wcisnęłam jeden ząbek czosnku. Do rolo kebabów użyłam tortilli wieloziarnistej. Wcześniej podgrzałam je na suchej patelni, dosłownie po kilka sekund z każdej strony. Ale można również podgrzać się w piekarniku, trzeba tylko uważać, żeby zbyt długo nie były w wysokiej temperaturze, bo wtedy tortilla robi się twarda i przy zwijaniu może popękać. Każdego placka smaruję sosem, nakładam garść miksu sałat, daję również kurczaka, cebulę, pomidory oraz paprykę. W międzyczasie polewam to wszystko sosem. Możecie również ketchupem lub innym sosem, który przygotujecie, czosnkowy lub jakiś ostry. Przygotujcie swoje rolo kebaby z tym, co najbardziej lubicie, na bazie swojego ulubionego sosu. Gdy wszystko mam już nałożone po trochu, zwijam placka. I jak widzicie, zostało mi jeszcze trochę miejsca, więc wypełniam go przygotowanymi składnikami. Sałatą, kurczakiem, cebulą, pomidorem oraz papryką. Myślę, że takie rolo kebaby przyrządzone w domu są o wiele smaczniejsze, więc gorąco polecam taką alternatywę dla miłośników fast foodów. Tak przyrządzone rolo kebaby są od razu gotowe do spożycia, więc zajadajcie i życzę smacznego. Składniki na rolo kebaby oraz na sos umieściłam jak zawsze w opisie pod filmem, a cały przepis znajdziecie na moim blogu. Link również umieszczam pod filmem. Nie zapomnijcie o subskrypcji. Smacznego, pozdrawiam Was!